Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Ćwiertnia-Michnowicz i mam dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiania z Tomaszem Jesionowskim, jednym z partnerów Smart Installs, dystrybutorem lokalnym Ampio na Podlasiu. Witaj Tomku. Cześć Kasiu. Zatem zacznijmy proszę od tego, skąd powstał pomysł na otwarcie showroomu właśnie z systemem Ampio. Pomysł przyszedł po prostu przy rozwoju firmy, bo chcieliśmy rozbudować nasze portfolio wykonywania instalacji elektrycznych. System Ampio znaleźliśmy po prostu poprzez weryfikację. Przeanalizowaliśmy kilku producentów, no i wybraliśmy system Ampio, gdyż wyróżnił się wobec konkurencji. Czyli wykonaliście porządny research, wybraliście rozwiązanie, które najbardziej Wam odpowiada i teraz z czystym sercem już rekomendujecie je dalej. Oczywiście tak. Dla kogo jest ten showroom? Kto tak naprawdę najbardziej zyska na tym, że Was odwiedzi? Na showroomie najbardziej skorzystają instalatorzy, projektanci, architekci, no i oczywiście inwestorzy końcowi. Ze względu na to, że będą mogli zapoznać się z całym systemem Smart Home i jego działaniem. Bo często gęsto dla ludzi nie jest to zrozumiałe. A przez to, jak coś nie jest zrozumiałe, to uważają, że to nie jest potrzebne. Jeżeli człowiek zrozumie, jak to działa i na jakiej zasadzie, okazuje się, że jednak jest ciekawym rozwiązaniem nie tylko jako tak zwany buyer, tylko też do oszczędzania energii, na przykład elektrycznej. Tak? I jest to taki temat na czasie teraz, dużo się o tym mówi, dlatego chciałabym, żebyś poświęcił temu tematowi chwilę. Czy rozwiązania smart home pomagają w oszczędzaniu? I chciałabym, żebyś zwrócił uwagę na to, czy jest to kwestia różnego rodzaju integracji, jeżeli tak, to jakich? Oczywiście wpływa to na oszczędność energii. Jeżeli miałbym dać jakiś przykład, to jest oświetlenie. Możemy ustawić automatyzację oświetlenia tak, żeby się dostosowało do natężenia wpadającego światła nawet już pod wieczór lub w konkretnych godzinach, za jakie ma być obsłużone. Nie musimy odpalać na przykład wieczorem 100% jakiegoś oświetlenia, tylko na przykład, żeby było podświetlenie, aby na przykład dojść do łazienki tego typu. Albo zastosowanie czujników, które są też spięte z systemem, żeby ograniczyć zapominalstwo wyłączania oświetlenia. W systemie Ampio też posiadamy czujniki, które są wbudowane i mają kilka czujników w sobie, prawda? Czy to nasłonecznienia, temperatury, wilgotności lub nawet czystości powietrza. I mogą one służyć do integracji z systemem roletowym, żaluzjowym czy innym, czy klimatyzacji i rekuperacji. Kolejnym na przykład takim aspektem, który jest na czasie, to jest integralność z systemem fotowoltaicznym, czyli to jest inteligentne zarządzanie energią, tak zwany HEMS, który może dostosować produktywność instalacji fotowoltaicznej, gdzie wykorzystujemy instalację fotowoltaiczną nie do sprzedawania energii po zaniżonej stawce, wiadomo, tylko wykorzystywać pełną funkcjonalność, tak, systemu fotowoltaicznego na własny użytek. Co czeka na odwiedzających w showroomie? Czego będą mogli tutaj się dowiedzieć, co zobaczyć, czego będą mogli dotknąć, spróbować? W showroomie będzie pokazane namiastka wszystkiego, co występuje w mieszkaniu lub w domu. Gdzie jest przedstawienie, że można to dotknąć, zobaczyć, przedstawić nawet działanie czy to zaworów elektrycznych, czy to paneli Ampio, działanie aplikacji, zasady działania rolet, żaluzji, obsługę telewizora zdalnie, prawda, alarmu, więc, czy monitoringu, więc cały komplet do zrozumienia, jak działa dom w inteligentnym zarządzaniu. Dlaczego wybraliście akurat rozwiązanie polskiego producenta? Czym ono Was urzekło? Czym wyróżniało się na tle innych rozwiązań? Chcemy wspierać polską gospodarkę. To jest pierwszy z czynników, ale nie wiodący. Druga sprawa, łatwość kontaktu, tak, z firmą Ampio. Nie ukrywajmy, że na rynku jest kilku producentów też z Polski. Lecz rozwiązanie, które wyróżnia Ampio, to jest system rozproszony, nie scentralizowany, dzięki czemu jest nieawaryjny i bardziej integralny z innymi systemami. I na sam koniec chciałabym zapytać,
które rozwiązanie smart home według Ciebie powinno być w każdym domu? Jeżeli miałbym wybrać jedno z rozwiązań, to na pewno zaproponowałbym oświetlenie, gdyż każdy je ma, każdy inwestor je ma w domu. Można oszczędzać na tym oświetleniu. Wiemy dokładnie, że często ludzie zapominają gasić światło. Więc jeżeli już mamy czujniki sparowane z systemem, to nie musimy mieć już włączników nawet w domu, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, oszczędzamy energię właśnie przez to, że nie zapominamy go wyłączyć. A po oświetleniu jakie jeszcze rozwiązanie? Powiedziałbym, że ogrzewanie, gdzie też możemy zaprogramować to w taki sposób, tą automatyzację, żeby też nie było dużych strat cieplnych, tak? Że nie przegrzewamy tego domu lub nie dogrzewamy, więc mamy taką integrację z czujnikami. Jeżeli wykorzystujemy to odpowiednio, to wiadomo, oszczędzamy też pieniądze, tak? Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych systemem inteligentnego domu do odwiedzenia showroomu Ampio na ulicy Konstantego Ciołkowskiego 115 w Białymstoku.